Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Wądołowska. Jestem mamą Filipka, którego Państwo dobrze znacie. To jest chłopczyk, który ma 7 lat, cierpi na wiotkie porażenie mózgowe i padaczkę lokooporną. W tą niedzielę, 24 lutego, zapraszam wszystkich mieszkańców Łomży i okolic do koncertu w Galerii Veneda. Od 12 do 20 przewidujemy moc atrakcji. Cel jest jeden: zebranie pieniążków na specjalistyczną rehabilitację i alternatywne formy leczenia padaczki lokoopornej. Teraz jesteśmy na dobrej drodze, ale niestety potrzebujemy dalej środków na formy leczenia, na suplementy diety i na leki, które są bardzo kosztowne. Chciałabym Państwu serdecznie powiedzieć, zaprosić i krótko przedstawić, co będzie na koncercie charytatywnym dla Filipka już w tą niedzielę. Otóż Piotr Barbachowski poprowadzi koncert, na którym wystąpią zespół Boys, Mateusz Kurkowski, Michał Sawicki, śpiewający akordeonista z Łomży z synem. Oprócz tego będzie Teatr Lalki i Aktora w Łomży, studio Beka Step Marka Kiśla. Do tego zaśpiewa też Magda Sinow, Team Dorosłych i studio MDEK Soliści. Akademia Sportu Medyk z trenerem Pawłem Remiszewskim, Elite Dancing Quiz, Anna Zlagoduch, formacja taneczna Gwiazdy z Fundacji Ty i Ja. Oraz będą też występy dzieciaczków z niepublicznego przedszkola Mały Artysta oraz Nutka. Kochani, jest też akcja Wkręć się w kilometry 2 dla Filipka. 2 lata temu była ta akcja, dzięki niej zebraliśmy fundusze, dzięki hojności sponsorów. Teraz też się tacy ludzie, firmy i instytucje dobrej woli znaleźli. Mamy ich 5. Jest w nim m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży. Jako ludzie, ale też jako instytucja. Oprócz tego są zakłady spożywcze Bona, lokalny browar, pizzeria Peppe Rosso oraz wójt gminy Piątnica. Dzięki nim, jeśli przejedziemy, i tutaj jest dla Was bardzo gorąca prośba, przyjdźcie, pokręćcie kilometry. Mamy do przejechania 500 kilometrów, żeby na subkonto Filipka zostały przelane pieniążki na 5 miesięcy intensywnej rehabilitacji. Zapraszam wszystkich serdecznie, bądźcie i wspomóżcie nasz koncert.